Protokół z posiedzenia jury przesłuchującego i oceniającego nagrania kolęd i pastorałek w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej, odbywającego się online w dniach 20, 21, 22 i 25 stycznia 2021 roku w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Jury w składzie: ojciec Adam Mikosiak, reprezentujący klasztor ojców franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Henryk Rudawski, reprezentujący Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel w Przemyślu, i Dominika Osypanko, reprezentująca Centrum Kulturalne w Przemyślu. Po wysłuchaniu prezentacji muzycznych 43 zespołów folklorystycznych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 254 solistów, 10 chórów, jednej orkiestry i 17 duetów tercetów postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach. W kategorii chóry przyznano 3 wyróżnienia. Otrzymują je chór parafii świętego Jakuba Apostoła w Lublinie pod dyrygenturą Zbigniewa Pawłaska, chór kameralny z Domu Kultury w Zwoleniu z województwa mazowieckiego pod dyrygenturą Piotra Markowskiego i chłopięcy chór kameralny Chcemy Śpiewać z Łodzi, działający przy Szkole Podstawowej nr 41 imieniem Króla Władysława Jagieły w Łodzi pod dyrygenturą Katarzyny Sawiak. 3. nagrodę otrzymuje chór Michał Skańczugi z województwa podkarpackiego pod dyrygenturą Huberta Hadro. 2. nagrodę otrzymuje chór Veritas z Nowosielec, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku w województwie podkarpackim pod dyrygenturą Tomasza Piątka. I 1. nagrodę otrzymuje chór Echo z Krosnafara, działający przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie z województwa podkarpackiego pod dyrygenturą Agnieszki Sochy. W kategorii orkiestry przyznano 1 nagrodę dla orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie z województwa podkarpackiego pod dyrygenturą Zdzisława Magonia. W kategorii zespoły folklorystyczne przyznano 3 wyróżnienia dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego Dolanie z Gniewczyny Trynieckiej, działającego przy Trynieckim Centrum Kultury w Trynczy w województwie podkarpackim. Dla Zespołu Śpiewaczego Stokrotki z Cewkowa z województwa podkarpackiego oraz dla Grupy Kolędniczej z Nowego Wiśnicza, działającej przy Stowarzyszeniu Muzycznym Kanon w Nowym Wiśniczu w województwie małopolskim. W tej kategorii przyznano 1. nagrodę dla Zespołu Śpiewaczego z Nadwisły w Zborowej, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej w województwie podkarpackim. W kategorii zespoły wokalne jury przyznało aż 5 wyróżnień. Otrzymują je zespół wokalny SING, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury Łazy w województwie śląskim, zespół Szafirowe Nutki Junior z Mirocina, działający przy Szkole Podstawowej Mirocin w województwie podkarpackim, zespół Małe Siloe z Krosna w województwie podkarpackim, zespół rodzinny Buźko Będ z Radymna w województwie podkarpackim oraz zespół Farciary z Bielawy, działający przy Studio Piosenki i Tańca Fart Bielawa w województwie dolnośląskim. 3. nagrodę otrzymał zespół Młodzianki i Przyjaciele z Łodzi, działający przy Agencji Artystycznej Aleksandra Sochacka Łódź. 2. nagrody nie przyznano, natomiast 1. nagrodę ex aequo przyznano dla zespołu wokalnego z Domu Kultury w Zwoleniu w województwie mazowieckim oraz dla zespołu wokalnego Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu w województwie świętokrzyskim. W kategorii duety przyznano 2 wyróżnienia. Dla duetu Elżbieta Stachura i Artur Doroś ze Studia Piosenki i Tańca Fart z Bielawy w województwie dolnośląskim oraz dla duetu Sisters Klary i Matyldy Smoły z Tarnowa w województwie podkarpackim. 3. nagrodę otrzymał duet Kacper Sokił i Sara Niemczyk z Niebieszczan,
koło Sanoga w województwie podkarpackim. Druga nagroda powędrowała do duetu Karolina Polak i Maciej Ochwat z Jasła w województwie podkarpackim. Natomiast pierwszą nagrodę otrzymał duet Klaudia Kutyba i Natalia Kubiak ze studia piosenki i tańca Fart z Bielawy w województwie dolnośląskim. W kategorii tercety nie przyznano wyróżnień, natomiast przyznano pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Trzecią nagrodę otrzymują Maja Żak, Julia Ćwiękała, Zuzanna Skrzypek z Domu Kultury w Przedsławiu w województwie podkarpackim. Drugą nagrodę otrzymał tercet Sweet Voices z Poręby w województwie śląskim. W kategorii zespoły wokalno-instrumentalne dla wykonawców uczących się w szkołach artystycznych wyróżnienia otrzymały zespół Aglet z Żurawicy w województwie podkarpackim oraz zespół Four Roses z Ludwina w województwie lubelskim. Trzecią nagrodę otrzymał zespół Harnasie z Przemyśla w województwie podkarpackim, działający przy jednostce wojskowej numer 3920. Drugą nagrodę otrzymał zespół XYZ z Przemyśla w województwie podkarpackim. Natomiast pierwszą nagrodę otrzymał zespół Studio Art z Poręby, działający przy Stowarzyszeniu Studio Art w województwie śląskim. W kategorii zespoły wokalno-instrumentalne, amatorskie, przyznano jedno wyróżnienie dla zespołu Relativo z Rudy Śląskiej w województwie śląskim. Natomiast trzecią nagrodę otrzymał zespół Amore Mio z Kosiny, działający przy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa w województwie podkarpackim. Drugą nagrodę otrzymał parafialny zespół Faustyna z parafii świętego apostoła Piotra i Pawła i Miłosierdzia Bożego w Równem na Ukrainie. Natomiast pierwszą nagrodę otrzymał zespół Coś się święci z Zubrzycy Górnej w województwie małopolskim. W kategorii soliści od lat 19, wykonawcy uczący się w szkołach artystycznych. Pierwszą nagrodę otrzymuje Alicja Olszowski z Katowic. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymują Wiktoria Gaweł, jednostka wojskowa nr 3928 w Przemyślu oraz Małgorzata Świetlicka z Drohojowa, Uniwersytet Rzeszowski Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Muzyki, instruktor Jacek Ścibor. Trzecią nagrodę otrzymuje Dagmara Moskwa z Cząstkowic, województwo podkarpackie. Wyróżnienia otrzymują Jakub Nizio z Biłgorajskiego Centrum Kultury województwo lubelskie, Maja Rębisz z Gminnego Ośrodka Kultury Susiec województwo lubelskie, Aleksandra Stawarz z klubu 21. Brygady Szczelców Podhalańskich w Rzeszowie, Małgorzata Łeska z Rzeszowskiego Domu Kultury, Kamila Budnik z Zagórza województwo podkarpackie, Julia Ćwian z 5. Batalionu Szczelców Podhalańskich w Przemyślu, instruktor Elżbieta Bernatek. W kategorii soliści od lat 19 amatorzy. Jury nie przyznało pierwszej i trzeciej nagrody. Drugą nagrodę otrzymuje Agata Widlarz z Rzeszowa. Wyróżnienia otrzymują Aniela Mrówka z Cewkowa, województwo podkarpackie oraz Jadwiga Panasiuk z Witulin, województwo lubelskie. W kategorii soliści 15-18 lat, wykonawcy uczący się w szkołach artystycznych. Pierwszą nagrodę otrzymuje Aleksandra Brągiel z Jasielskiego Domu Kultury, województwo podkarpackie, instruktor Ewa Grzebień. Drugą nagrodę otrzymuje Mateusz Subocz ze studia piosenki i tańca Fart w Bielawie, województwo dolnośląskie. Trzecią nagrodę ex aequo otrzymują Paulina Kosicka z klubu 5. Batalionu Szczelców Podhalańskich w Przemyślu. Jednostka wojskowa nr 3928, instruktor Elżbieta Bernatek. Kinga Paszek z Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Staromieście. Wyróżnienia otrzymują Wiktoria Stańkowska z klubu 5. Batalionu Szczelców Podhalańskich w Przemyślu. Jednostka wojskowa 3928, instruktor Elżbieta Bernatek.
Zuzanna Lemantowicz z warsztatowego studia wokalnego w Chorzowie, województwo śląskie. Aleksandra Bielewicz z Miejskiego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej. Amelia Tabaczek z Koralówki, Gminny Ośrodek Kultury Lubaczów, województwo podkarpackie. Justyna Sitarek ze studia piosenki i tańca Fart z Bielawy, województwo dolnośląskie. Karolina Najdek ze studia piosenki i tańca Fart z Bielawy, województwo dolnośląskie. Ewelina Woźniak ze studia piosenki i tańca Fart z Bielawy, województwo dolnośląskie. Alicja Czajkowska ze studia piosenki i tańca Fart z Bielawy, województwo dolnośląskie. W kategorii soliści 15-18 lat, wykonawcy amatorzy. Pierwsza nagroda dla Julii Tłuczkiewicz z Ostrowca Świętokrzyskiego, województwo świętokrzyskie. Druga nagroda dla Kingi Haśko z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, województwo podkarpackie. Trzeciej nagrody nie przyznano. Wyróżnienia otrzymują Jagoda Rataj z Katowic, Michalina Grzybowska z Głogowa Małopolskiego, województwo podkarpackie, Pola Nawrocka z Radomska, województwo łódzkie oraz Aleksandra Wójtowicz z Tomaszowa Lubelskiego, szkoła podstawowa imienia Orląt Lwowskich, województwo lubelskie. W kategorii soliści 10-14 lat, wykonawcy uczący się artystycznie, pierwszą nagrodę jury przyznało dla Marceliny Albrecht z Równego, województwo podkarpackie, instruktor Krzysztof Zajdel. Druga nagroda dla Krystiana Gizickiego z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, województwo małopolskie, instruktor Dorota Kret. Trzecia nagroda dla Antoniny Piotrowskiej z klubu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, jednostka wojskowa 3224, instruktor Ewa Pawełek. Wyróżnienia otrzymują Karolina Staniak z Gminnego Domu Kultury w Cycowie, województwo lubelskie, instruktor Dorota Kubuśka-Adamiak. Drugie wyróżnienie otrzymuje Borkowska Amelia z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Wilkowyja, województwo podkarpackie, instruktor Katarzyna Pasierb. Trzecie wyróżnienie Klaudia Kutyba ze studia piosenki i tańca Fart z Bielawy, województwo dolnośląskie, instruktor Anna Lutz. Nela Zawadzka z Węgrowa, województwo mazowieckie, instruktor Joanna Zawadzka. Emilia Trzeluśniak z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. Natalia Sałuka z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, jednostka wojskowa 3928, instruktor Elżbieta Bernatek. Aleksandra Janas z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Staromieście. Lena Gosik ze Studia Muzyki Rozrywkowej w Lublinie, instruktor Aneta Dąbska. Alena Jakubiec z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, instruktor Dominika Kindrat. P-Music Agencja Artystyczna, instruktor Aleksandra Sochacka. Kamila Szeliga z klubu 21. Brygady Strzelców Podkalańskich w Rzeszowie, jednostka wojskowa 3224, instruktor Ewa Pawełek. Amelia Kita z Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, województwo śląskie. Alicja Kasprzyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, instruktor Anna Olszewska. Natalia Kosmowska z Opatowic Puławy, województwo lubelskie, instruktor Piotr Markowski. Lena Małodzińska z Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej, województwo podkarpackie, instruktor Wioletta Jasińska. Aleksandra Mazur z Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim, województwo lubelskie. Oliwia Niemczura z Tarnowa, województwo małopolskie, instruktor Dominika Kindrat. Julia Turek ze Szkoły Dobrej Muzy z Zaklikowa, województwo podkarpackie, instruktor Tomasz Turek. Kornelia Wodka z Przemyśla, instruktor Dominika Kindrat. W kategorii soliści, wykonawcy amatorzy, przedział wiekowy od 10 do 14 lat, wyróżnienia otrzymują
Martyna Główka ze Szkoły Podstawowej nr 9 imienia podpułkownika pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu, województwo małopolskie. Eryk Chudzik z Rzeszowa, województwo podkarpackie. Antoni Kuros z Klikuszowa, województwo małopolskie. Bartosz Bąk z Kłomnic, województwo śląskie. Kornelia Patro z Kielc, województwo świętokrzyskie. Julia Biało z Tarnobrzega, województwo podkarpackie. Sara Niemczyk z Niebieszczan koło Sanoka, województwo podkarpackie. Lena Sikora ze Szczecina, województwo zachodniopomorskie. Olga Widlarz z Rzeszowa, województwo podkarpackie. Marcelina Obara ze Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Mikołaja Kopernika z Tarnobrzega, województwo podkarpackie. Zuzanna Krawczykowska z Przemyśla, województwo podkarpackie. W tej kategorii przyznano dwie równorzędne trzecie nagrody, które otrzymują Zofia Jakubska z Przemyśla, województwo podkarpackie, i Emilia Szcześniak z Łukowa, województwo lubelskie. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymują Lucja Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie, województwo małopolskie, oraz Maja Gradowska z Przemyśla, województwo podkarpackie. I pierwszą nagrodę w tej kategorii przyznano dla Aleksandry Juchniewicz ze Szczecina, województwo zachodniopomorskie. W kategorii soliści, amatorzy, przedział wiekowy od 6 do 9 lat, przyznano następujące wyróżnienia. Dla Aleksandra Messona z Wielkiej Brytanii, Laury Niemczyk z Niebieszczan koło Sanoka, województwo podkarpackie. Dla Emilii Masło z Woli Rzędzińskiej, województwo małopolskie. Kolejne wyróżnienie dla Zuzanny Groń z Nowego Targu, województwo małopolskie. Wyróżnienie otrzymała także Lena Jakubus ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, województwo lubelskie. I ostatnie wyróżnienie przyznano dla Agaty Lasoty z Paary koło Suśćca, województwo lubelskie. W tej kategorii przyznano dwie trzecie nagrody równorzędne, które otrzymują Bartosz Hołota z Lublina, województwo lubelskie, oraz Julia Brzeżańska z Szczebni, województwo podkarpackie. Drugą nagrodę otrzymuje Carmen Kowalska z Zamościa, województwo lubelskie. I pierwszą nagrodę w tej kategorii otrzymuje Michalina Cedro z Dąbrowy koło Kielc, województwo świętokrzyskie. W kategorii soliści uczący się w szkołach artystycznych w przedziale wiekowym od 6 do 9 lat wyróżnienia otrzymują Maja Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim, województwo lubelskie, instruktor Monika Piasecka. Kolejne wyróżnienie Adam Pająk ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie, województwo małopolskie. Trzecie wyróżnienie Gabriela Sykała z Przeworska, województwo podkarpackie. Kolejne wyróżnienie Aleksandra Walczuk ze Studia Piosenki i Tańca Fart z Bielawy, województwo dolnośląskie. Piąte wyróżnienie Blanka Kozenecka z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, województwo podkarpackie. Kolejne wyróżnienie Maja Żak z Domu Kultury w Przedsławiu, województwo podkarpackie. I ostatnie wyróżnienie
dla Magdaleny Adamczyk ze Stowarzyszenia Muzycznego Kanon z Nowego Wiśnicza, województwo małopolskie. W tej kategorii przyznano dwie równorzędne trzecie nagrody, które otrzymują Nela Rapa z Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, województwo lubelskie oraz Sandra Grabowska z Kielc, województwo świętokrzyskie. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymują natomiast Filip Jung z Gminnego Domu Kultury w Cycowie, województwo lubelskie, instruktor Dorota Kubuśka-Adamiak oraz Natan Gryga z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, Brzeźnio, województwo łódzkie, instruktor Tomasz Marciniak. Pierwszą nagrodę w tej kategorii otrzymuje Franciszek Brzuska z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, województwo podkarpackie, nauczyciel Franciszek Lotycz. Ponadto jury przyznało nagrodę specjalną dla Pawła Madzi z Nowego Sącza za próbę kompozycji własnej pastorałki.